Magiczne przesłanie od wróżek. Doktor Doreen Virtue. Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów. Na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że Państwo odwiedzają mój kanał. Jest mi bardzo, bardzo przyjemnie. I zasubskrybuj mój kanał właśnie dzisiaj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Ponieważ wtedy dostaniesz zawiadomienia o codziennych lub częstych wróżbach, które są dla Ciebie za darmo. Proszę również o komentarze, Wasze historie. Na wróżby indywidualne zapraszam na kontakt poprzez mój e-mail. Mój e-mail loelia.orakel@gmail.com znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Oczywiście dziękuję z góry za kciuczka w górę, czyli lajki od moich kochanych widzów. Dzisiaj magiczne przesłanie od wróżek, czyli karta na ten tydzień od aniołów. Co chcą powiedzieć nam anioły, co jest ważne właśnie w tym tygodniu wrześniowym, od 13 września? Magiczne przesłanie od wróżek. Zobaczmy, jaką kartę dzisiaj wyciągnęłam dla Państwa po przetasowaniu i wyczyszczeniu oczywiście kart. Nowa droga zawodowa. Zobaczcie, kochani, tutaj mamy piękny obraz anioła. Mamy przepiękne kolory tęczy, czyli nadzieja, również dużo koloru zielonego. Nadzieja na dobry rozwój spraw zawodowych, na nowe właśnie jakieś tej plany. Jeśli nie zaczynacie nowej pracy w nowym miejscu, to może nowe pomysły, nowy kontrakt, nowe projekty, nowi koledzy w pracy, nowy zespół pracowniczy, nowy jakiś oddział, nowa organizacja w pracy, nowe plany, cele. Kochani, każdy nowy pomysł jest nowym początkiem, który prowadzi do rozwoju zawodowego, osobistego lub finansowego. Jest jakąś szansą. Twoje skupienie się na pracy przynosi nowe, pozytywne skutki. Czyli koncentracja, fokus na pracy. Zobaczmy, kochani, co mamy również w książeczce do tej karty. Nowa droga zawodowa. Twoje skupienie się na pracy przynosi nowe, pozytywne skutki. Wróżki przesłały Ci tę kartę w odpowiedzi na Twoje marzenia i modlitwy dotyczące kariery zawodowej. Wszechświat wie, że pragniesz mieć dobrą i dającą spełnienie pracę. To także przypomnienie, byś myślał pozytywnie i kontynuował działania takie jak uzupełnianie wykształcenia, poznawanie ludzi pracujących tam, gdzie chciałbyś pracować, uaktualnianie i wysyłanie swojego CV, czyli życiorysu lub oferty, a także entuzjazm w wykonywaniu kreatywnych zajęć. Konsekwencja w działaniu połączona z modlitwą otworzy przed Tobą drzwi kariery. Dodatkowe znaczenie tej karty. Twój pomysł na biznes okaże się sukcesem. Zaufaj swojej intuicji i kieruj się nią w życiu zawodowym. Podejmij przerwaną edukację lub zapisz się na kurs
dzięki któremu zyskasz nowe umiejętności. Twoja sytuacja finansowa się polepszy. Dostaniesz awans lub podwyżkę. Rozwiąż swoje problemy w pracy, by ruszyć do przodu w swoim życiu zawodowym i osobistym. Kochani, przesłanie od wróżek jest jasne. Każdy z nas prosił, afirmował, medytował, być może również o lepszą pracę, lepsze zarobki, o dobrą atmosferę w pracy, dobrą współpracę z innymi, lepszy kontrakt, czyli lepszą umowę o pracę, podwyżkę. No, teraz jest szansa, by to się spełniło, kochani. Oczywiście z Waszą pomocą, czyli aktywnością, kreatywnością, motywacją, zaangażowaniem, siłą wewnętrzną, pewnością siebie, kompetencjami czy rozwojem właśnie kwalifikacji. Zobaczmy jeszcze, jakie klucze anielskie właśnie do tego tematu, by osiągnąć nasz cel lepszej pracy, lepszych zarobków, zadowolenia z pracy, co powiedzą nam właśnie w tym temacie jeszcze aniołowie. Proszę o rady i wskazówki od aniołów, jeśli chodzi o naszą pracę, karierę, finanse. Proszę o rady i wskazówki od aniołów i archaniołów do tematu naszej pracy, lepszych zarobków, kariery zawodowej. Znajdź swoje miejsce w życiu. Oczywiście, nie możesz ciągle szukać i zmieniać i się szamotać, tylko spróbuj, by Twoja sytuacja zawodowa, nowa droga zawodowa, finansowa była stabilna. Działaj tak, by ustabilizować właśnie swoje finanse w Twoim życiu. By ciągle nie zmieniać i nie szukać. Następna karta, która mi wypadła, mówi o tym, dokonaj dzisiaj wyboru. Kochani, czyli zdecyduj się, to samo, konsekwentnie, widzicie? Zdecyduj się na coś i bądź stabilny w tej decyzji. Działaj konkretnie, stabilnie, konsekwentnie. Dokonaj dzisiaj wyboru, czego chcesz, co jest ważne, czego pragniesz. Słuchaj innych. Słuchaj innych w tym kontekście, kochani, że posłuchaj rad innych. Być może posłuchaj właśnie rad kart, po to się tu spotykamy, by słuchać drogowskazów, czyli wskazówek kart. Słuchaj, wsłuchuj się w rady, porady, wsłuchuj się, co sugerują Ci inni, jakie mają być może pomysły do lepszej współpracy, do lepszych jakichś projektów wspólnych. Słuchaj innych, być może by lepiej współpracować z nimi. Szanuj zdanie innych. Naucz się słuchać. Oczywiście Ty też chcesz, by Ciebie słuchano. Więc tak samo Ty słuchaj innych, co mają inni do zaproponowania i powiedzenia. Być może jest to ważne dla dobrej współpracy razem. Wyznacz sam swoje granice. Oczywiście, jeśli ktoś, czy w pracy, czy właśnie w życiu prywatnym, wchodzi Ci buciorami w życie, jest wścibski, plotkarski, arogancki,
No to oczywiście musisz delikatnie, dyplomatycznie wyznaczyć granice, by ten ktoś nie przeszkadzał ci w twoich planach, twojej pracy, twoich projektach. Jeszcze jedną wyciągnę kartę na koniec, kluczy anielskich. Proszę o wskazówkę od aniołów i archaniołów do tematu finanse i praca zawodowa. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, czyli myśl pozytywnie, uwierz w swoje szczęście, ponieważ masz szczęście, zasługujesz na szczęście i jesteś dzieckiem szczęścia, nawet jeśli w to nie wierzysz i w to wątpisz. Czyli uwierz w swoje szczęście i dobre przeznaczenie. Ponieważ właśnie ono chyba do ciebie zmierza i idzie w twoją stronę. Kochani, skupcie się w tym tygodniu na waszej nowej drodze zawodowej lub nowych planach, projektach, współpracy z innymi, dobrej, produktywnej, przyjaznej współpracy z innymi, by przyniosło to właśnie sukces finansowy, zawodowy, czy waszego właśnie rozwoju osobistego. Słuchajcie innych, dokonujcie dobrych wyborów, wierzcie w swoje szczęście, myślcie pozytywnie, podejmijcie decyzje i znajdźcie swoje miejsce w życiu. Życzę wam stabilizacji i wszystkiego dobrego na następny tydzień w waszym życiu zawodowym i finansowym. Do usłyszenia już niedługo.